Siema mordy, jestem Franku, jesteśmy sobie na rękach 1v1, zobaczymy jak mi pójdzie. Dostałem kilka rad od was w komentarzach, zobaczymy czy się do nich zastosuję. W sumie to już nie pamiętam. Czego one dokładnie dotyczyły? Mam nadzieję, że uda mi się dobudować tymi 32 wełnami do oponenta. Sorry, że znowu była lekka przerwa, a teraz już chcę wrócić z taką, wiecie, pełną parą i ogarnąć to jak najlepiej, w sensie, żeby odcinki były jak najczęściej, żeby było jak najmniej przerw. Ostatnio te przerwy są, no, to tu dużo mówić, dość długie. Okej, ten hop sobie spadł właśnie. Szkoda, że nie mamy bloków, żeby wlecieć mu na łóżko. Ale spoko, chillera. Teraz sobie kupimy od razu miecz i blok jakieś i lecimy go dać. Kurde, nie z tej strony, cały czas mi się mylą te sklepy. No niedobrze, niedobrze. Kupimy sobie też Firebola, no i lecimy na niego. Teraz raczej powinniśmy go szybko dojechać, tak mi się przynajmniej wydaje, że to nie powinno być żadnych problemów. On też się w naszą stronę buduje. Ale my mamy taką przewagę, że... No nic, było wysoko. Plan był dobry, ale wykonanie nie najlepsze. No co ja tutaj dużo mogę mówić, no... Chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. Ciekawe, czy on mnie tam teraz szuka, czy tak nie za bardzo. Jestem ciekaw trochę tego. Ale dobra, możemy lecieć teraz na niego. On tutaj jest za tymi naszymi blokami. Dobra, udało się nam go zrzucić i teraz chyba możemy szybko biec na jego łóżko, chyba że no nie uda nam się tam dobiec. No zobaczymy zresztą zaraz sami. Dobra, raczej nie uda nam się tam dobiec. Ciekawe, czy on dobiegnie do góry i mnie zrzuci, czy ja tutaj będę pierwszy. Okej, ja jestem tutaj pierwszy, więc chyba w miarę chillera. Dobra, zrzucił mnie, ale on nie ma łóżka, czyli jesteśmy troszeczkę na wygranej pozycji. Dobra, teraz zostało nam go dojechać. W sumie to nie powinno być jakoś super ciężkie. O kurde, już myślałem, że spadnę, nie wiem czego, ale dostałem damage od czegoś, to było trochę dziwne. Ten późniejszy damage to był od jego fireball, ale ten pierwszy nie mam pojęcia. Albo mi się zdaje, albo ta mapa jest strasznie ogromna, w sensie wiecie. No, okej, okay, chyba ktoś zebrał emeraldy na tym środku. Dobra, chyba nawet wiemy kto to był, jedyny most, który gdzieś prowadzi, to jest ten. Więc możemy się na niego wbić i po prostu polecieć tutaj do tych oponentów. Okej, okay, on już go obsydianem zabudowuje właśnie. Okej, okay. No tu co ja mogę powiedzieć, no nie mamy jak tego łóżka nawet zniszczyć, przypał lekki jest. Czyli niebieskie ma łóżko zabudowane obsydianem, okej, okay, dobra, to trzeba zapamiętać, bo no będziemy mieli przesrane po prostu, ale w sumie wiecie co, też możemy sobie łóżko zaraz zabudować obsydianem. Nie wiedziałem, że obsydian jest taki tani w ogóle, myślałem, że kosztuje trochę więcej niż dwa szmaragdy, ale chillera. Dobra, ten top chyba będzie chciał tutaj przyjść się z nami bić, ale my go od razu możemy zrzucić praktycznie, więc no... Jego przyjście tutaj to było totalnie bez sensu. Nie mam pojęcia, co on wymyślił. W ogóle odmieniłem nową taktykę, w sensie patrzcie, biegniecie sobie, tylko musicie mieć dwa bloki, co nie? I tutaj jest taki ruch, powiedzmy, że tutaj tych bloków nie ma. Biegniecie tutaj, stawiacie tutaj bloki, od razu chłopa możecie zepchnąć, a on wam tak jakby nic nie może zrobić. To jest dosyć dobre zagranie. Kurde, to tylko 4 obsydianu jest. Niedobrze, czyli on musiał mieć aż 8. Dobra, to warto wiedzieć. Ja nie wierzę, ale przykre to jest. Myślałem, że aż 8 będzie i wiecie, normalnie będę mógł sobie zabudować łóżko obsydianem. Całe. A tak to bym nie kupował tego obsydianu, jakbym wiedział, że wiecie, część mogę zabudować, a część nie. Ale słabo. Dobra, podlepszymy sobie wszystko po trochu, czyli to sobie podlepszymy. Tworzy pole regeneracji dla twojej drużyny na macierzystej wyspie. Dosyć ciekawe, ale no nie stać nas w sumie już na to. Mam nadzieję, że ten niebieski w międzyczasie do nas nie przyjdzie, ale musimy sobie na pewno kupić diaksowy kilof, żeby ten obsydian jakoś rozkopać, no bo innej opcji nie widzę. Dobra, mamy najlepszy poziom kilofu, więc mam nadzieję, że da radę sobie poradzić z tym obsydianem. Ten kilof jest zaenchantowany na FNC3, czyli wydaje mi się, że na chillku powinno być. W sensie, no, powinniśmy sobie dać radę ze zniszczeniem. Mam nadzieję, że no, nie zrobię takiego faila znowu jak poprzednio, że rzucę tego firebola i się od razu wywalę. To było trochę słabe z mojej strony, no ale cóż, życie z innej. Okej, tam niebieski biegnie. Możemy lecieć sobie chyba od razu do niego do bazy, chyba że on chce się z nami bić. Myślicie, że przyjdzie się z nami bić, czy raczej nie za bardzo? Okej, on chyba nas po prostu będzie chciał więzić. Tak mi się wydaje, bo jeżeli na niego się wbijamy, to my nie mamy szans chyba. Chyba że, no nie wiem. Czekajcie. Okej. Okay. Dobra, co by nie mówić, po prostu nas dojechał. Nie za bardzo mamy cokolwiek zrobić z nim, w sensie
No on ma o wiele bardziej dowolone Q. Ja miałem milion fireballi w ekwipunku, no ale to nic nie dało. On tutaj widzę biegnie do nas, ale on chyba jest z banem trochę. Okej, spadł na dół. Ciekawe ile dostanę itemów, czy wszystkie itemy. 9! Widzicie ile dostałem emeraldów? 9. Ja nie wierzę w to, co tu się przed chwilą wydarzyło. Hop, przyszedł ze wszystkimi emeraldami do nas. Dobra, czyli możemy obudować sobie to nasze łóżko do końca. Dosyć fajna sprawa. Za pozostałe 5 emeraldów możemy sobie coś ciekawego kupić, czy raczej nie za bardzo. Chyba miecz możemy sobie kupić, co nie? Dokładnie tak, ale zostawmy sobie te emeraldy, pozbierajmy sobie na później. Weźmy sobie to. Ten hop już się dwa razy wywalił, więc możliwe, że ktoś niszczy mu łóżko. Jeżeli tak, no to super, bo on ma naprawdę dowolone itemy. No i to jest przeciwnik, który jak najwięcej może nam zagrozić. Nie wiem, czy tak można to powiedzieć, no ale na pewno jest groźny z tyloma itemsami. Ale może on sobie po prostu sam skakał w dół, no bo tyle razy się wywalić i nikt nie zniszczył żadnego łóżka, to aż dziwne. Okej, podlepszam. Aha, ostrość już mamy, więc podlepszamy sobie pancerz 2. Tutaj, no, wywalone póki co na to. Nie wiem, czy czasami nie powinno być takiego podeprzenia jak ochrona, w sensie, no, jeżeli ktoś wbija, to ma wtedy czarny ekran i wiecie, nic nie może zrobić. Okej, tam jest ten niebieski. Aż zostanie sklepany lamus. Gdzie on uciekł? Kurde, no chyba już go nie złapiemy, tak mi się wydaje. Ale dobra, w sensie on jest na hita, więc tak naprawdę możemy mu zniszczyć łóżko jednym hitem. Ograł nas. Ograł. Kurde. Jemu życie się regenerowało wiele szybciej. No nic, dobra, my bad. W sumie ja to zrąbałem. Strasznie szybko te bloki stawia tym swoim autoklikerem, w sensie, no nie wiem, mnie jakoś tak wylagowało chyba, jakbym aż tak nawalał. Nie wiem, jeszcze te bloki tak mu się trochę pod nogami stawiają. Dziwna sprawa, no na pewno ręcznie tego nie klika, sami no musicie to przyznać, bo to co on klika to jest niemożliwe. W sensie no, te bloki mu się tak jakby przed nogami stawiają czy coś, no nie ma szans po prostu, żeby ręcznie to klikał. Chciałbym, czy mnie zauważył, że biegnę do jego bazy, czy raczej nie za bardzo. Jeżeli mnie nie zauważył, to już ma chyba po łóżku. Aj, dobra, czyli jednak jest to podlepszenie, że robi się ciemno. Teraz pytanie, jak ono się nazywa? Pole regeneracji? Nie. Szybkie kopanie? Nie. Pancerz? Nie. Kup pułapkę. Okej. Za diamenty można kupować zasadzkę. Pod natarcie. Okej. Alarm. Nie wiedziałem w ogóle, że jest tutaj taka zakładka. Nadaje... Pole wykopane przeciwnikowi, gdzie proszę na swoją wyspę. No, super, że się teraz o tym dowiaduję. Naprawdę fajnie. No nic, już trudno. Nie będę narzekać. No hop, ma już dialksowe itemy, więc ciężko nam będzie go na pewno dojechać. Ja mogę iść spróbować się z nim bić, no ale wiecie, teraz trochę bez sensu jest ta walka, tym bardziej, że wydaje mi się, że ja walczę z nim samemu, ten morski się nie rusza totalnie, w sensie walczę z jednym oponentem. Kurde, dostał hita przed chwilą, a on i tak dalej żyje. Nie wiem, czy to zauważyliście, w sensie... Powalone to jest. Hop jest nieśmiertelny chyba. Nie, najgorzej, sam się zabiłem. Jaki pancerz. To jest taka trochę gra, kto będzie miał więcej IQ. Ten oponent nie umie mnie skończyć, ja nie umiem go skończyć. Chociaż jakby wpadł do mnie do bazy, myślę, że z tymi diaksowymi temami, no na pewno nie byłoby mu ciężko, żeby mnie skończyć. Tym bardziej jak ma jeszcze wysokie skakanie. No ale nic, zobaczymy zaraz, co on tam nakombinuje. Kurde, jak on już jest tak wysoko? Powalona akcja. Dziwne to było. W sensie, pewnie dzięki temu wysokiemu skakaniu było od razu na samej górze, ale... Jak szybko. Aż się zdziwiłem, że tak w ogóle się da. Trochę mi to cheatuszkami zawaliło, ale no nie, raczej to nie były żadne cheaty. Dobra, pozbieramy sobie szybko te emeraldy, no i wracamy do nas do bazy. O, to sobie wróciliśmy do tej bazy, widzę. Ciekawe, czy nas dogoni, czy raczej są na to marne szanse. Kurde, o co chodzi? Czemu ja mu zadałem dwa hity i on poleciał o wiele bliżej niż ja? W sensie on poleciał na dwie klatki, a ja wyleciałem chyba na 7. Czy on ma jakiś knockback w tym mieczu, o co chodzi? Trochę to było niesprawiedliwe według mnie. Myślisz, że spróbuje do mnie przyjść, czy tak nie za bardzo? Ja myślę, że nie będzie próbował przyjść, bo jest frajerem. Okej, próbuję przyjść. Nie wiem, czy mu się czasami bloki nie skończyły.
On i tak nie ma bloków, w sensie on będzie już dojechany tutaj. Tam była dziura. Wiecie, co jest zabawne, że Morskiego cały czas gdzieś nie ma. W sensie, no, hop totalnie nie bierze udziału w tej grze. On się schował u siebie na wyspie, my się bijemy tutaj już chyba 20 minut. Ej, czy to był Morski? Ja się z niego śmiałem przez cały czas, a on... Aha, dobra, minęło ileś tam czasu i po prostu się wszystkie łóżka zniszczyły. Okej, dobra, nie ogarnąłem tego totalnie, przepraszam was widzowie. Nie wiedziałem, że takie coś w ogóle się może stać na Bedwarsach, ale spoko, już ogarniam. Jestem gotowy do walki z tym ziołkiem. Ej, czyli pierwszy raz w ogóle dotarłem do takiego etapu, w którym się wszystkie łóżka poniszczyły. Powalona akcja, że tak długo trwa ten mecz. Strzela do nas Zuku, ale no raczej mu nic z tego nie wyjdzie. Ej, my zastanawiam się, co powinienem robić ze sobą, bo no trochę jestem tutaj zagrożony. Każda z nim jakaś potyczka, to kończy się śmiercią, więc zbieramy sobie szybko emeraldy i lecimy chyba do niego do bazy. Myślicie, że on spróbuje tu przyjść? Tak, dobra, on spróbuje tu iść, więc co, zbieramy sobie 6 emeraldów, no i spróbujemy pójść tutaj do którejś z baz. Mam nadzieję, że most jest wybudowany. Okej, on mnie będzie gonić, co nie? W sensie nie odpuści sobie mnie. Mam nadzieję, że go zgubiłem i nie wiem, nie będzie mógł mnie znaleźć. Zobaczymy w sumie, jak to wyjdzie. Tutaj powinno być dużo wszystkich materiałów, bo tutaj raczej dawno nikogo nie było. Z ulepszeń kupimy sobie szybko pancerz i szybko sobie kupimy zbrojkę, żebym miał jakiekolwiek szanse z nim. Okej, on tu biegnie do nas. Okej, to jest trochę zban. Nie wiem, co za bardzo, co on próbuje zrobić. Wow, prawie z siebie samemu zrzuciłem. Ej, prawie dojechałem, on uciekł, lamus. No kurde, no jesteśmy blisko, żeby go dojechać, ale coś na mnie wchodzi, czegoś tu brakuje. Kupiłem sobie łuki 30 strzał, więc wiecie. Aha. Czemu on jest jakiś kuloodporny? Dobra, tak nie za bardzo wiem, jak go podejść, trochę jestem uwięziony. Najgorszy jest ten niebieski, który gdzieś się tam skitrał, co nie? No i no... Ani ten hop go nie bije, ani ja, w sensie, no my się skupiamy na sobie, a tam jakiś hop się gdzieś chowa. No i nie możemy go dojechać na żaden sposób. Dobra, patrzcie to, lecimy na niego. W sensie, wywalone co się tutaj stanie. Okej, on uciekł, go tutaj nie ma. Jaki lamus najgorszy, czaicie to? W ogóle on wyszedł, nie wiem czy ja go czasami, on wyszedł albo ja go zabiłem. Aha, umarł, czyli chyba wyszedł z gry, poddał się czy coś. Nie wiem, dobra, czyli został jeden oponent nam. Jaki farcik. To co, chyba kupimy sobie perłę i po prostu polecimy do niego. Trzeba będzie znaleźć jego wyspę. Coś czuję, że to jest ta, gdzie nie ma ani jednego mostu. Chociaż morski to ten kolor mi się wydaje, że to może być, ale okej. Okay. Tam to wygląda jak baza jakiegoś chopa. Jaki kamper walony, w sensie, co on ze sobą robi. Dobra, lecimy chyba do niego, co nie? Po prostu nie będziemy się bawić. Najwyżej nas dojedzie, chociaż jak nas dojedzie, to... Jesteśmy lamusy największe. Dobra, wiecie co? Wróćmy się i chyba jest coś takiego jak jajko most, coś takiego, że rzuca się jajko i się tworzy most. Rozpoczął się deathmatch. Okej, okay. Co to znaczy? Aha, to chyba jeżeli jesteśmy w drużynie, to każdy na każdego wtedy jest. W sensie, wiecie, jeżeli gra się duo, no to wtedy można bić sojuszników z drużyny. Nie, no raczej tak nie jest. Nie mam pojęcia, co z tym chodzi. Dobra, i mamy, uwaga, automatyczny most. I oprócz tego, okej. Okay. Dobra, nie gadajcie, że przegram przez to, że zacznie mi się ta mapa zwężać. Dobra, nie przegram przez to. Już dostanę się na ten środek jakoś. Kurde, mam nadzieję, że on też jakoś tam dostanie, czy raczej nie za bardzo. No zobaczymy. Powalony, nigdy nie dotarłem tak daleko na Bedwarsach. Masakra. Dobra, lecimy sobie na środek, będziemy tam na niego czekać. Od razu z łuku będziemy do niego nawalać raczej. Okej, okay. Spadł. I win. Powalony, najdłuższy mecz na Bedwarsach, jaki w życiu zagrałem. 6 kili chyba zdobyłem. Wow. Nice. Dobra, dzięki za oglądanie, siemano.